Początek wakacji w Ostródzie nie należał z pewnością do nudnych. Od 2 lipca trwały letnie zajęcia twórcze, teatralne i plastyczne. Agencja Upowszechniania Kultury swoją ofertę skierowała do dzieci od 10 do 13 lat. Przez kilka dni młodzi ostrudzianie uczyli się warsztatu teatralnego pod okiem Moniki Kazimierczyk. W kilkuosobowej grupie pojawiły się też prawdziwe talenty. Są tak zwane perełki, diamenciki do oszlifowania. Dla mnie wyznacznikiem jest już to, że ta osoba dana chce, tak? Że ona ciągnie ją w kierunku teatru, czyli już coś w niej jest. Teraz pytanie, czy będzie krytykiem teatralnym, aktorką, czy może wykładowcą z dziedziny historii teatru, nie wiem, ale jest ten bakcyl, tak? Jest coś już w niej, co warto, czym warto się zainteresować. Grupa zarówno plastyczna, jak i teatralna pracowała nad scenariuszem bajki Fala i Kamień, napisanej przez ostrudziankę Alicję Pisarską. 5-dniowa praca nad wspólnym projektem zakończyła się 6 lipca pokazem mini sztuki teatralnej na dziedzińcu Ostrudzkiego Zamku. Jeśli nastawiamy się na efekt, to musimy troszeczkę dłużej popracować niż 5 dni. Aczkolwiek była grupa tak zorganizowana i tak zaangażowana, że uważam, że dzisiejszy pokaz był całkiem niezły. Występ na dziedzińcu Ostrudzkiego Zamku był prawdziwym wyzwaniem dla uczestników letnich zajęć twórczych. Na szczęście ze stresem poradzili sobie doskonale. Było bardzo fajnie. Robiliśmy różne ćwiczenia, żeby się rozluźnić i lepiej poznać. Pani nam pokazywała techniki, jak się nie denerwować i mówiła nam różne słowa, których nie znaliśmy, związane z występem. Oprócz zajęć teatralnych przez 5 dni trwały zajęcia plastyczne, które prowadziła Renata Ferenc-Paszkiewicz. Zdolna grupa młodzieży przez kilka dni przygotowywała dekoracje do przedstawienia. Ja chodziłam na warsztaty plastyczne, no i robiliśmy tam scenografię jakby do tych warsztatów teatralnych. No i mi się bardzo podobało, na pewno nie było nudno, no i ogólnie fajnie było. Letnie zajęcia twórcze, teatralne i plastyczne były bezpłatne i cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród dzieci. Dlatego też organizatorzy postanowili, że jeszcze w te wakacje odbędzie się ich kolejna edycja. Prawdopodobnie odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowe informacje będą dostępne na plakatach.